Wiersz mego brata Eugeniusza. Oto autor wiersza. Mamie ten wiersz poświęcam. 4 października 81 roku w nocy. Wiatr wśród jesiennych drzew. Ten dom drzemiący wśród drzew jabłoni i wiśni, ten dom płynący wśród mgieł dzieciństwa i jej marzeń. Łka nad Twoim grobem, Matko. Łzy gorące płyną po mej twarzy, jak wiatr wśród jesiennych drzew. Tak łatwo, tak łatwo. Zegar, który Twój czas odmierzał, nie wybije już dla Ciebie godziny, nocy i dnia. Przedmioty, które dotykały Twoje ręce, nie odeszły razem z Tobą. Wspomnienie dotyku zaćmiła żałobna mgła. Żałobna mgła. Szukam w pustych pokojach Twego śladu, a znajduję wśród martwych rzeczy smutek i wspomnienie. Tenże świat byłby pustą, glinianą skorupą, bez Twej wiary i miłości, która żyje we mnie. Nigdy nie odeszłaś, by być nadzieją dla mnie wędrowca. Łączysz mnie z wiecznością, tęczą wielobarwną, żyłą krwi pełną. Mając Ciebie w sercu, podążać będę wśród dolin i miast. I chociaż życia napłynie kres, żyć będę wiecznie w moim synku, tak jak Ty we mnie. Podpisano Eugeniusz Wierzchowski. Mamusiu, wiem, że jesteś szczęśliwa, bo przychodzisz do mnie we śnie. Ja także dziękuję jako Twój synek.